Czego możemy nauczyć się od mojego dzisiejszego gościa? Na pewno tego, że introwertyk może uprawiać i być naprawdę dobry w multitaskingu. Mój dzisiejszy rozmówca jest działaczką społeczną, aktywistką, wykładowczynią, ale przede wszystkim wybitną pisarką. Nazywam się Wojciech Kurzyk, jestem mentorem, a w dzisiejszym odcinku Mentorologii rozmawiam z Sylwią Hutnik. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wyjątkowy gość. Gość, który robi naraz z reguły bardzo wiele rzeczy. Czasami jedna po drugiej, a czasami kilka rzeczy w tym samym czasie, co wydaje mi się niezwykle fascynujące. Zacznijmy jak zwykle pytaniem, kim jest Sylwia Hutnik? Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. To pytanie egzystencjalne. Nie spodziewałam się go tak na początek. Myślałam, że jakaś rozgrzewka. Ale rzeczywiście jest to pytanie tożsamościowe, wynikające z tego, że ja muszę jakoś określić się, czy jestem pisarką, czy jestem działaczką społeczną, czy jestem podcasterką i pewnie mogłabym tak długo wymieniać. Natomiast przez długi czas miałam takie napięcie w sobie, zwłaszcza kiedy przez ponad 11 lat prowadziłam Fundację Mama. Byłam panią prezeską. Miałam bardzo dużo pracy, no takiej po prostu aktywistycznej, związanej z grupą, dla której działałam, czyli mamami, a jednocześnie pisałam książki, jeździłam na spotkania autorskie, brałam udział w dyskusjach, byłam już felietonistką w kilku miejscach, a zatem rzeczywiście ten multitasking tam pojawił się bardzo szybko. No i właśnie zapraszano mnie i mówiono, jak mamy panią podpisać, no bo jak jesteśmy w telewizji, to jest tabelka i tam jest imię i nazwisko oraz funkcja społeczna, w ogóle kim ta baba jest. No i ja zawsze miałam takie, czy zaprosili mnie jako pisarkę, czy zaprosili mnie jako działaczkę społeczną, czy jako panią prezeskę i ja się tym dość stresowałam, a bardziej nie tyle pytaniem, co odpowiedzią na nie, bo myślałam, że muszę wiedzieć, kim ja jestem, przecież to jest takie pytanie, które zadajemy sobie, jak jesteśmy, nie wiem, mali albo rodzice nam zadają, kim chciałabyś zostać w przyszłości. No to ja zostałam wieloma osobami naraz i mam takie poczucie z biegiem czasu, z biegiem lat, że coraz częściej odpowiadam na to pytanie, jestem Sylwia Hutnik. I co tam sobie kto chce, to bierze z mojego biogramu. To porozmawiajmy na temat człowieka renesansu. Dwie postawy życiowe. Jestem świetny w jednym, wybitny, jeśli mam talent, albo jestem bardzo dobry w kilku lub czasami kilkunastu rzeczach. Zgaduję, ale nie jestem pewien, że jest ci bliższe to drugie podejście, kiedy robisz bardzo wiele rzeczy, czasami naraz, czasami obok siebie. Jaka to jest ta filozofia twoja? Myślę, że w dużej mierze, przynajmniej w moim przypadku, wynika to z temperamentu i energii, którą mam wewnątrz siebie. Ja bym po prostu zanudziła się na śmierć, gdybym była tylko pisarką albo tylko, nie wiem, panią z uniwersytetu albo jakąś inną funkcją, którą aktualnie pełnię. I mam poczucie, że mnie cały czas życie goni. I jakkolwiek zabrzmi to okrutnie, a mamy dopiero początek naszej rozmowy, ale mam takie poczucie, że gdyby jutro mnie przejechał tramwaj, to ja po prostu muszę się nachapać tego życia, zrobić wszystko, co mogę, żeby z niego skorzystać, tym bardziej, że mam to szczęście, że dostaję mnóstwo różnych propozycji, nawet nie chodzi o to, że zawodowych, ale w ogóle robienia fajnych, ciekawych rzeczy. I mam problem z odmawianiem, a to z tego powodu, że po pierwsze oczywiście skromnie wydaje mi się, że już mnie potem nie zaproszą, jak odmówię, a po drugie właśnie dlatego, że to jest ciekawe i głupio byłoby mi z tego zrezygnować. A od razu ci wejdę w słowo, bardzo dużo ludzi ma poczucie, czasami po 40, że kurczę, robiłem tyle rzeczy, a żadnej nic nie mam. A ty w każdej z tych rzeczy, mniejszy lub większy, na przykład w pisarstwie, odnosisz bardzo duże sukcesy. Czyli masz coś, czego my nie mamy. Ja robię 15 rzeczy, ale myślę, że ty odnosisz dużo większe sukcesy, robiąc ich 8. To jak robisz to tak, że nie... No też tak jak my wszyscy, większość z nas stara się robić kilka rzeczy naraz, a ty jesteś w tym successful. Jak to się robi? Myślę, że składa się na to wiele zdarzeń i elementów. Trudno oczywiście siebie autoanalizować, ale nie ukrywajmy, jestem uprzywilejowana. Mieszkam w dużym mieście pod tytułem Warszawa, więc jakby mam blisko wszędzie. Jestem zdrowa. Jestem osobą, która nie ma problemów z kontaktami z ludźmi, a w związku z tym też łatwo ze mną mieć kontakt, a to wiele ułatwia i to jest bardzo ludzkie. Zapraszamy na spotkanie osobę, z którą nam się dobrze gada. Nawet jeżeli się z nią nie zgadzamy albo nas wkurza, to jest jakaś interakcja. I tak to działa. Potem, nie wiem, na przykład na spotkania autorskie w bibliotekach panie przekazują sobie kontakt do mnie, mówią, ona dobrze gada, fajnie wychodzi na spotkaniach, ma dobry kontakt z ludźmi.
To wszystko. Oprócz tego to jest też bardzo dużo pracy i rzeczywiście to nie jest tak, że ten sukces, czy nie wiem, jakaś satysfakcja życiowa przyszła od tak sobie, bo no się tak zdarzyło. No ja naprawdę dużo pracuję i mam to szczęście, że mam talent organizacji czasu, żeby robić tyle rzeczy, muszę być bardzo zorganizowana. Umiem myśleć dwa kroki do przodu, gambit królowej, czyli po prostu moje życie to jest ta szachownica, ja muszę wiedzieć, co tam za chwilkę się stanie. I nie nudzę się tymi rzeczami, zachwycam się nimi ciągle. Ale też umówmy się, nie miałam jakoś na początku niebywałych przywilejów z drugiej strony, to znaczy pochodzę z niezamożnej rodziny, nie miałam żadnych znajomości ani w świecie artystycznym, ani w świecie jakimkolwiek takich wpływowych ludzi, nikt mi tego nie załatwił, sama sobie wychodziłam, natomiast to nie jest piosenka o self-made woman, to jest piosenka o dziewczynie, która po prostu chyba zapomniała się wstydzić, choć byłam zawsze bardzo wstydliwa jako młoda i mała dziewczynka, ale zawsze uważałam, że to, co bardzo buńczucznie i egocentrycznie zabrzmi, i to jest okej, zawsze uważałam, że to, co ja robię i to, co chcę w ogóle wam powiedzieć, to jest ważne. I teraz posłuchajcie mnie. Byłam dziewczynką, która na apelach śpiewała i mówiła wierszyki. I tak po prostu mi zostało. Okej, ale w tym wszystkim mocno komunikujesz, że jesteś introwertykiem. No. Często się zdarza, że w mojej pracy mentora ktoś przychodzi i mówi, no ja nie będę występował przed kamerą, więc przecież jestem introwertykiem. A ty jednak jesteś obecna w przestrzeni bardzo mocno. Introwertyczka może być zabawową dziewczyną miesiąca i może być najfajniejsza z całej klasy i po prostu być pierwsza, która się zgłasza. Tylko że po tym wszystkim ma tak rozładowane baterie, że musi przez całą noc leżeć pod kocykiem i pić herbatkę. I to jest ten introwertyzm. Jest bardzo ciekawa autobiografia Amy Schumer, stand-uperki. Bardzo, bardzo ją lubię, oczywiście jest strasznie kontrowersyjna, bo ma takie żarciochy, że wszyscy siedzą i tam się żenują, uwielbiam to. To właśnie ten moment, kiedy ludzie nie wiedzą, co mają zrobić. I ona jest introwertyczką, a kiedy wychodzi na scenę przed tysiącem ludzi, po prostu jest w ogóle, potrafi pokazać swoje majtki, które ma dzisiaj na występie, więc naprawdę wszyscy mówią, wow, ta tole jedzie po bandzie. A w jej autobiografii właśnie jest bardzo ciekawy opis tego introwertyzmu. Tak, dam wam z siebie 200%, bierzcie, jedźcie z tego wszyscy, ale potem macie się zamknąć. I ja wracam sama do hotelu, ja na przykład jak mam jakieś spotkania, to ja muszę być sama w hotelu po spotkaniu, w którym rzeczywiście jakby jestem cała do dyspozycji, muszę iść, nie rozmawiać z nikim, zjeść sobie po prostu, nie wiem, kanapkę pod kołdrą i robić swoje rzeczy, jakby wracać do kokonu, naładowywać swoje baterie. Więc to jest ten introwertyzm, to nie jest strach przed ludźmi. To jest moment, w którym bardzo szybko wyczerpują mi się te społeczne baterie. Moment, w którym ja mogę dać coś z siebie, od was też biorę, w sensie to jest jakby przepływ energii, ale w pewnym momencie mówię, do widzenia państwu, zamykamy kramik, kurtyna opada, i nie ma mnie. I nie dzwońcie, nie zapraszajcie mnie na pani Sylwia, może jeszcze kolacyjka, a to jeszcze porozmawiamy. Auf Wiedersehen. Mnie nie ma. Ten introwertyzm jest momentem, w którym ty wiesz dokładnie, kiedy po prostu zejść ze sceny i powiedzieć papa. To podzielmy jeszcze tą, tak brutalnie mówiąc, tą Sylwię Hutnik na kilka tych ról, które ona pełni i kilka osób, którymi jest. Bardzo mnie interesuje Sylwia edukatorka. Jak się prowadzi zajęcia po twojemu ze studentami? Jak się zostaje doktorem? Ja po prostu się lubię gadać przed ludźmi. Najpierw zostałam przewodniczką po Warszawie. Bardzo mi się podobało, że wycieczka, spora grupa ludzi na ulicy słucha mnie i ja im opowiadam swoje miasto, no bo to jest tak, że oczywiście mogę naumieć się jakiejś konkretnej trasy, nawet bardzo klasycznej, tak jak to było w filmie Przygoda na Mariensztacie, po prawej, po lewej, do widzenia. Ale to zawsze będzie moja Warszawa, moje subiektywne spojrzenie na to miasto i to mi się zawsze podobało, że mam taką władzę przez chwilę mądralińskiej. I trochę tak jest
jest, jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń, warsztatów czy zajęć ze studentami i studentkami, to jest przekazywanie wiedzy w taki sposób, jaki ja chcę. Oczywiście jestem często tym dość zestresowana, bo włącza mi się syndrom złej uczennicy. Ja przez całe liceum byłam beznadziejna, nie zdałam z matmy. Zawsze byłam tą, która w ogóle nie mieści się w tym systemie, w sensie wysoko funkcjonująca anarchistka. I przypominają mi się te wszystkie traumy. Pamiętam, że jak pierwszy raz poszłam na zebranie do szkoły mojego syna i usłyszałam dzwonek, to myślałam, że padnę na zawał, ponieważ jakby moje ciało przypomniało sobie ten jakby kompletny strach, traumę wręcz szkolną. Więc tak, czasem czuję się, jakbym usiadła po złej stronie biurka, chociaż teraz właściwie moglibyśmy powiedzieć komputera. Natomiast bardzo podoba mi się to, w jaki sposób mogę dzielić się swoimi fascynacjami, swoją wiedzą, ale też fragmentami książek. Zawsze jestem obłożona książkami i tutaj jakiś cytacik, tam cytacik. Nagle mi się to wszystko zaczyna układać. Mam poczucie, że właśnie naczytałam się, żeby teraz wam o tym opowiedzieć. No dobra, to pociągnijmy temat kawałek dalej. To co chcesz, czego chcesz nauczyć tych ludzi? Zarówno tych, których oprowadzasz po Warszawie, jak i tych, których masz na zajęciach. Jaki jest twój cel? Bo masz dużo wiedzy, łączysz ją, w jakiś sposób nad nią pracujesz, przekazujesz im, ale co powinno być celem twoim zdaniem dzisiaj? Myślę, że dobrze mieć taki jakiś mocny kręgosłup wartości, jakkolwiek brzmi to szalenie, nie wiem, nudno albo protestancko, bo to jest taki silny kręgosłup moralny wręcz. Ale tak, no w chwilach zwątpienia sięgam po te takie wartości, które mam u siebie i jestem z biegiem czasu coraz bardziej ich świadoma i one pozwalają mi kształtować taki przekaz, który chcę dać dalej ludziom, który opiera się na kilku punktach. Jednym z nich jest to, aby świadomie czerpać z tego, co nas otacza. Zarazem mogą to być lektury, ale też pójście do galerii, pójście na spacer i poznanie czegoś, czerpanie z innych ludzi, czyli dyskusja. Często może być to nawet taka gorąca dyskusja. Cykl dyskusyjnego klubu książki, który prowadzę w Nowym Teatrze w Warszawie, nazywa się Czytaj, nie czekaj, awantury o książki, bo ja bardzo lubię, jak ludzie tam po prostu się na przykład denerwują i kłócą o lalkę Prusa i tam po prostu w ogóle emocje wysokie C, więc to jest fantastyczne. Wartość empatii, to znaczy próby wyczucia drugiej osoby, bardzo jest to pomocne w działaniu społecznym, bo wtedy wychodzimy poza swoje ego. Ja mam także, jako pisarka i twórczyni, mam bardzo rozbudowane ego, ale chowam je do kieszeni, kiedy pomagam innym osobom. Nauczyło mnie to po prostu też takiego myślenia o sobie jako no, tej służebnicy, mówiąc wprost. Więc to jest ta wartość. No i kolejna wartość, żeby nie podchodzić tak strasznie poważnie do wszystkiego i żeby no, też się zachwycać jakimiś rzeczami i żeby też trochę spuścić powietrza tym balonom, że oto właśnie siedzimy na zajęciach, oto właśnie pani doktor, pani profesor, przypis i bibliografia. To znaczy, żeby pomyśleć sobie, dobra, no to jest hierarchia, w wypadku oczywiście uniwersytetu czy uczelni, no ona jest zbudowana, trudno teraz z nią walczyć, to nie jest Stowarzyszenie Umarłych Poetów, że teraz na lekcjach wskoczę na biurko i będę taka cool i świetna, ale jakby mówić w taki sposób, żeby ludzie zrozumieli. Moim zadaniem jest naumianie się tych trudnych tam teorii, słów, ale mówienie ludziom w taki sposób, żeby każda osoba to zrozumiała. Moja rodzina, jak powiedziałam wcześniej, nie ma wykształcenia wyższego, więc to mnie też nauczyło tego, że ten język musi być po prostu dla wszystkich, niezależnie od klasy społecznej. To zmieńmy kategorię. Sylwia Hutnik, działaczka społeczna. Po co to robisz? Co ci to daje? Po co o tym Tybecie kiedyś mówiłaś w różnych wywiadach, protestowałaś jeszcze jako 15-latka, że tam i ci mówili różne rzeczy, że w ogóle idź do domu, co było jedną z łagodniejszych propozycji. A dlaczego to może być ważne dla ludzi? Dlaczego ludzie, którzy tego nie robią, może powinni spróbować działać społecznie? To jest całe spektrum działań, to niekoniecznie jest barykady. Można się zajmować psami, można pomagać starszym, można robić różne rzeczy, ale dużo osób ma do tego taki sposób, a mam dużo pracy, nie za bardzo to jest może dobry pomysł. Albo nie wiem jak zacząć. Nie mam pojęcia, czy mam iść do organizacji, czy po prostu sam zacznę nagle kompulsywnie zbierać śmieci. Powiem coś kontrowersyjnego. Warto w takim momencie pomyśleć o sobie najpierw, to znaczy zastanowić się, co mi to daje, że działam społecznie, że poświęcam swój czas bez pieniędzy i okej, mogę wtedy leżeć na sofie i oglądać Netflix, ale na przykład, nie wiem, wyrzucam śmieci starszej sąsiadce z mojej kamienicy. Czy nam to sprawia przyjemność?
Bo według mnie, jeżeli nam to po prostu sprawia przyjemność i daje satysfakcję, to jest okej. Okay. Ja nie jestem od tego, żeby teraz mówić, och Boże, to jest takie ważne społecznie. No pewnie tak, ale generalnie my jesteśmy nami i jakby troszczmy się też o swój dobrostan. Więc jeżeli nam to sprawia przyjemność i frajdę, tak po prostu, bez jakiegoś wielkiego tam wnikania czy rozkminiania, co to nam robi, to jest okej. Okay. I wtedy będziemy naprawdę wiedzieć, co mamy robić. Jest wiele rzeczy, które jakby trzeba i jak się obejrzy, nie wiem, portal NGO.pl i zobaczy roczne zestawienia, że tam, nie wiem, 45 tysięcy organizacji pozarządowych, które działa w Polsce, zajmują się tym, no właściwie można by każdą dziedzinę życia wymienić, no to mamy takie poczucie, no dobra, chciałabym być wolontariuszką, ale teraz co? No lubię pieski, więc może pójdę do schroniska, ale z drugiej strony dobrze spełniam się jako ta, która czyta głośno, więc może pójdę na przykład do domu opieki społecznej i poczytam osobom, które nie mają już możliwości samodzielnego czytania. No a może tak naprawdę ograniczę się do swojej lokalnej wspólnoty i zasadzę kwiatki na podwórku. To jest moment, w którym po pierwsze super pierwszy krok, bo w ogóle coś chcemy robić i tak no, zupełnie jakby z głębi serca i naszej energii. A potem zastanówmy się, co nam naprawdę sprawi radość, bo robienie czegoś i jęczenie i marudzenie, to jest w ogóle bez sensu. A jakbym ci wszedł w słowo i powiedział wolontariat celowy, to jest takie pojęcie, które oznacza generalnie biorąc to, że jesteś, powiedzmy, wybieram, jesteś pisarką, no to możesz dawać bezdomnym, rozdawać zupę, ale to potrafi zrobić każdy, niekoniecznie pisarz. Natomiast wolontariat celowy polega na tym, że mówisz, to ja będę uczyć ludzi pisania, albo będę im przybliżać, to jest coś, bo ja to robię najlepiej, bo jestem pisarką. Co o tym sądzisz? No, ja poniekąd to wykorzystuję w jeszcze innej formie, znaczy ten wolontariat celowy rozumiem też jako pewnego rodzaju, wiem, że to nie zabrzmi jakoś romantycznie, obowiązek, znaczy jako osoba tak zwana publiczna z dostępem do mediów, z dużymi zasięgami w mediach społecznościowych, taka, której jakby się ją słucha, mniej lub bardziej, mam obowiązek mówić o ważnych rzeczach i dla mnie ten wolontariat, nazwijmy go, czy działalność społeczna, to jest pisanie na przykład w swoich felietonach o ważnych według mnie sprawach. I akurat zajmuję się bardzo różnymi tematami. Przede wszystkim prawem kobiet, ale również osób nieheteronormatywnych, przyrodą i ekologią szeroko pojętą. Można by ten obszar wpisać w ekofeminizm, jakby ktoś bardzo chciał podpisu, ale również prawami dzieci i osób niepełnoletnich, więc tak naprawdę to są te obszary, które najbardziej jakoś mi poruszają. Ale jeśli mogłabym powrócić do twojego pierwszego pytania, co tak naprawdę się zadziało, że w ogóle ja się tym zajęłam, to myślę sobie, że to było wewnętrzne wkurzenie. To znaczy ja nie widzę jakby siebie w roli ciotki Klotki, która teraz tutaj usiądzie z tobą i powie, powiem ci tak, to jest straszne, to jest okropne, jak oni mogą to robić, do czego zmierza ten świat. Znaczy mogę tak pomarudzić, bo w ogóle marudzenie też jest fajne, ale tak mniej więcej 5 minut i potem już trzeba jakby do puenty i wnioski. Więc ja te wnioski i puentę zamieniam w działanie. I pamiętam, kiedy miałam 13-14 lat, tak jakby wewnętrznie czułam jakieś takie wkurzenie na świat, oczywiście wtedy nie obudowane intelektualnie, że tak się wyrażę, tak jak teraz o tym mówię, pełnymi słowami, po prostu taki wkurz zupełny, jakby młodej punkowy. I ja na szczęście jakby znalazłam od razu ludzi, którzy coś robili i oni mnie wrzucili w ten wir. Właśnie tu Amnesty International, tu organizowanie jakiejś grupy anarchofeministycznej z happeningami, klejenie plakatów po mieście. I ja po prostu od tamtej pory, jak po prostu w wirze jestem nieustającym robienia, a przecież im więcej się robi, tym więcej jeszcze trzeba zrobić później. I dla mnie to po prostu jest też, mówię znowu dla mnie to jest ujście jakiejś energii, ale też nie frustrowanie się, no bo zwłaszcza teraz, kiedy tak bardzo żyjemy online, napisanie ironicznego komentarza na Facebooku, po pierwsze jakby nie zmieni świata, sorry, że tak mówię, ale taka jest prawda, a po drugie nas też nie zmieni i nam ulży na minutę. To jest trochę tak jakby chlapnięcie sobie wódki, bo jesteśmy, nie wiem, spięci. To nam na sekundkę starczy. Czy kawy, bo jesteśmy senni. To jest taki moment, kiedy dobra, po prostu wywaliliśmy z siebie wszystko, no i jakby, i co dalej? Więc ta bezproduktywność zawsze mnie wkurzała i to takie bicie piany, i to siedzenie, i jęczenie, i po prostu
rany boskie, to jest tak nudne i jako osoba, która po prostu musi mieć plan, zadanie, dobra, to co robimy? Jak mi na przykład, nie wiem, moja dziewczyna mówi, że się źle czuje, to ja od razu, to może to, to, to. Ona czasem mówi tak, ale ja ci tylko to mówię po to, żebyś po prostu mi tam pogłaskała i powiedziała, Boże, jestem taka biedna. A mi się od razu uruchamia, może to, a może to, a może jeszcze spróbujmy. Po prostu to jest też kwestia temperamentu, ale też takiego działania, no. Chodzi o to, żeby zmieniać, jeżeli coś nam się nie podoba. Sylwia Hutnik i jej związek z Warszawą. Ja jestem z Łodzi, miasta się budzą, ludzie są dumni często z tożsamości swoich miejsc. Łódź się bardzo rozwinęła, ale też my bardzo dużo wiemy o Łodzi. Nagle od kilkunastu lat zaczynamy pielęgnować tę wiedzę. Dużo, jestem ambasadorem Łodzi, dużo potrafię powiedzieć. Nie wiem skąd nawet, naprawdę wiem bardzo dużo rzeczy. Jakby wiem, jaka jest atmosfera w Łodzi, jaki jest charakter, to jaka jest Warszawa? Powiedz nam, jaka jest twoja Warszawa? Jak to śpiewała Beata Kozidrak, czasem jestem dziwna jak to miasto. To jest miasto bardzo trudne i dziwne zarazem, ale nie takie dziwne i frikowe jak Nowy Jork, albo nie tak piękne i łatwe niczym pocztówka z Pragi czy Wenecji. To jest trudne miasto w tym sensie architektonicznym, urbanistycznym. Tutaj jest po prostu pomieszanie z poplątaniem. Ja nawet ukułam taki termin eklektyzm warszawski, czyli nie wiem, mamy Plac Piłsudskiego i po prostu jak człowiek stanie na środku i się tak jakby okręci i zobaczy, co tam się w ogóle wyrabia, to właściwie w każdym kącie jest, jak to moja babcia mówi, dom z innej parafii. To znaczy każdy po prostu jest w ogóle z innego nadania, a propos niczego i to wszystko jest bez ładu i składu, więc w tym sensie to jest trudne miasto, ponieważ ono męczy nie tylko ze względu na jakby miejski charakter, ale ze względów takich, powiedziałabym, wizualnych. W tym sensie trudno jest też prowadzić po tym mieście. Oczywiście druga rzecz to taka, że miasto zostało niemal kompletnie zburzone po upadku Powstania Warszawskiego, a zatem jakby pierwsza zasada przewodnicka, mówimy o tym, co możemy zobaczyć i właściwie na przykład na Muranowie, dawnej dzielnicy tak zwanej żydowskiej, a później na terenach byłego getta warszawskiego, tam w ogóle już nic nie ma. Więc gadanie o tym to jest, mało tego, nawet topografia się nie zawsze zgadza, więc to jest no, uruchomienie z wyobraźni, jakby mówienie, a tutaj było to, a tu jest tamto. I to też jest trudne, bo no, nie każdy może sobie wyobrazić to, co tu było, dlatego też często przewodnicy i przewodniczki po Warszawie noszą zdjęcia, no bo jakby muszą pokazać, a propos czego tutaj jesteśmy. Ale z drugiej strony to miasto totalnie fascynujące. No umówmy się, to jest stolica, więc mieszkało tu mnóstwo ciekawych osobistości i osób. Znajdujemy się właściwie na takiej granicy Mokotowa i Śródmieścia, obszar Placu Unii Lubelskiej, no właściwie każda ta ulica, można by o niej opowiadać wiele. Zresztą akurat to też ciekawe, że wokół tego placu, już w stronę Mokotowa, dość sporo pisarzy mieszkało. Od tam, nie wiem, Herberta, przez chwilę Zofia Naukowska, Gombrowicz. No, w każdym razie mogłabym tak wymieniać, więc to jest też wdzięczne miasto. W tym sensie, że rzeczywiście dużo różnych ciekawostek i osób, które mogłyby się pojawić w takich opowieściach. No, ale cóż jeszcze, no, jest to miasto też trudne ze względów administracyjnych, no bo tutaj co chwilkę są jakieś protesty zablokowane, korki, prezydent jedzie limuzyną i trzeba się zatrzymać, więc to jest też takie miasto biuro, bym powiedziała. A ludzie? Jacy są warszawiacy? Pomieszanie z poplątaniem. To znaczy dużo jest osób, które nazywa się warszawiakami, co oczywiście zazwyczaj jest nieprawdą, bo jest w ogóle niemożliwe. Są to osoby przyjezdne albo już po wojnie, albo takie, które na przykład, no ja urodziłam się w Warszawie i większość mojej rodziny, jakby tej najbliższej, urodziła się w Warszawie, ale już nie wszyscy, babcia, dziadek z jednej strony, w ogóle jakby spoza, więc no co teraz miałabym, co DNA sobie badać. Natomiast to jest też bardzo ciekawe, że sporo osób związanych z Warszawą, popularyzatorów warszawskiej historii, jest spoza Warszawy, to znaczy nie urodziło się w Warszawie, przyjechało to na studia, bądź też w poszukiwaniu pracy i się naprawdę zakochało, albo przynajmniej zafascynowało tym miastem, więc to też pokazuje, że tutaj jest bardzo duży potencjał badawczy taki, który nas jakby skłania do tego, żeby jeszcze więcej się dowiadywać i jeszcze więcej na ten temat rozmawiać. No i wreszcie, cóż mogłabym powiedzieć, oczywiście są takie elementy magiczne. Ja bardzo lubię takie różnego rodzaju profile, gdzie ludzie robią zdjęcia i wrzucają i nagle ta Warszawa jest jakimś takim po prostu w ogóle fascynującym, no jakimś
plakatem, fototapetą. Rzeczywiście myślę sobie, Boże, to jest ten budynek, no pięknie, bo wystarczyło złapać odpowiedni moment, kiedy księżyc tam w ogóle się pojawia, a tu jest jakieś piękne oświetlenie, no nie wiem, Praga, czyli prawy brzeg Warszawy, szczególnie stare kamienice, które aż proszą się, żeby iść z aparatem i na czarno-białej kliszy utrwalać piękne podwórka studnia z małymi ołtarzykami pochodzącymi głównie z czasów powstania. No oczywiście jakby to są takie właśnie no, cymesiki, natomiast no, żeby je zobaczyć, trzeba też być życzliwie nastawionym do tego miasta, a no, bardzo często też się w Warszawie marudzi. Bardzo mnie śmieszy, kiedy ktoś nie wiem, chcę mieszkać w centrum miasta albo blisko jakiejś dużej ulicy, żeby mieć jakby ciąg komunikacyjny i łatwość w poruszaniu się. No i jęczy, że głośno. No to jest miasto. Tu jest głośno. Ja akurat to lubię. Sylwia Hutnik, pisarka. Streszczając, jak to jest, że ty piszesz książki, wydaje, że już nie wspomnę, że dostajesz nagrody, a my nie. A też marzyliśmy zawsze, zawsze chciałam napisać książkę, my i znajomi też. Nie piszemy żadnej, ty piszesz wszystkie. No to się robi? Żeby dostać nagrodę, trzeba napisać książkę. To jest pierwsza rzecz, to, co mogę ci podpowiedzieć. Ale zatrzymajmy się na tym. To jak się pisze książkę? Jak ty to robisz? Ty, tak dobrze rozplanowana czasowo. Może tu jest tajemnica. Tajemnica jest w tym, że bardzo dużo osób mówi o tym, że chciałoby coś zrobić. Ja też czasem mam takie jakieś marzenia, ale zapominam właśnie, że trzeba to zrobić. I kiedy prowadzę warsztaty, szkolenia pisarskie, a robiłam to w bardzo różnych miejscach, od, nie wiem, jeszcze kiedy były gimnazja, przez areszt śledczy dla mężczyzn, po grupy kobiet z doświadczeniem chorób onkologicznych, po młode mamy, po uniwersytet trzeciego wieku albo dzieciaki w podstawówce, więc naprawdę rozmawiałam z różnymi grupami, i społecznymi, i wiekowymi. I zawsze mówię im to, żeby napisać, trzeba pisać. To znaczy nie ma, można chodzić na niekończące się jakby ilości właśnie szkoleń, czytać książki o tym, zastanawiać się, jak to będzie, kiedy dostanę Nobla i komu podziękuję, ale generalnie pisanie, ale tak naprawdę każda inna robota polega na tym, że siedzisz na tyłku i to robisz. I tu nie ma żadnej filozofii. To znaczy oczywiście możesz, jak już usiądziesz i się tak jakby bierzesz w sobie i wreszcie się tam prokrastynacja, pole potoczy, wewnętrzny krytyk, ale też zewnętrzny, którego sobie przypomnimy, strach, zresztą prokrastynacja w dużej mierze się bierze ze strachu, no to po prostu trzeba wtedy usiąść. No i wtedy ja mogę się włączyć i powiedzieć ci, co się powinno zrobić, tak bardzo też technicznie. Ja jestem często rzemieślniczką tekstów, a to dlatego, że piszę dla prasy. Mam wiele felietonów w konkretnych miejscach, zwanych zagranicznego kolumnami. I ja muszę wiedzieć trzy rzeczy. Do kiedy mam napisać tekst, na ile znaków i oczywiście moje ulubione pytanie, za ile. Bo to też, umówmy się, to jest moja praca, więc ja też jako kobieta jestem socjalizowana do tego i byłam przez lata, żeby dygać, jakby przepraszać, czerwienić się, jak ktoś powie, że może jakieś honorarium, ja oczywiście niegodna jestem. No nie, jakby wystawiam faktury i rozliczam to. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to skupić się na robocie. I rzeczywiście, jakkolwiek brzmi to, nie wiem, mało konkretnie, albo ktoś może powiedzieć, no dobra, no co za rada, ale co, już? No już, bo wtedy dopiero zaczynamy rozmawiać o tym, czy masz do tego predyspozycję, czy czujesz język, co chcesz w ogóle powiedzieć ludziom. Bardzo często jest tak, że ludzie chcą pisać książki, ale nie mają nic do powiedzenia. Nic za tym się nie kryje. To jest takie, ja to nazywam, że taka produkowanie słów i właściwie nic z tego nie wychodzi. To jest tak, jak czasem bierzesz jakąś książkę i ona się tak właściwie przesypuje przez palce. Więc jak sobie uzmysłowisz, co chcesz w ogóle powiedzieć jakby ludziom, no to to już jest połowa sukcesu. Ja na przykład mam czasami chęć zrelaksowania się przy malowaniu akwareli. Ja na przykład akurat takim malowaniem nie chcę nic ludziom powiedzieć. Ja sobie biorę, nie wiem, z internetu po prostu kwiatuszka i sobie go przerysowuję i to jest zupełnie inna funkcja twórcza. W sensie ja sam sobie, warsztat terapii zajęciowej, ja tam sobie po prostu odpoczywam. Ale kiedy ja piszę, to ja nie będę teraz patrzyła, co tam kto napisał, tylko ja mam do powiedzenia to, to i to. I wtedy zaczynam zastanawiać się, jak to ubrać słowa, a potem jak już przejdę cały proces pisania i tekst powstał, to zaczynam zastanawiać się, co dalej. Czy to jest tekst tylko dla mnie, taki też na szczęście jeszcze mam możliwość pisać, po prostu kiedyś się mówiło do szuflady, ale teraz pewnie powinno się powiedzieć do folderu. Piszę pamiętnik od 11 roku życia i to są zeszyty, które są tylko dla mnie i one wcale nie są takie jakieś super, jak nie wiem, Naukowskiej czy Dąbrowskiej, raczej to są takie wypisywania z siebie rzeczy,
I to jest dla mnie, ja się nie muszę zastanawiać, po co to robię. Natomiast jeżeli piszę felieton, albo opowiadanie, albo powieść, to ja muszę zadać sobie pytanie, co ja chcę ludziom powiedzieć. A żeby to, jakby znaleźć odpowiedź na to pytanie, ja muszę wiedzieć, co ja w ogóle chcę robić. Znaczy jakby, no i wracamy do punktu wyjścia, kim ja jestem. I w związku z czym ja tutaj będę zawracała teraz głowę ludziom. To nie o to chodzi, żeby proces pisarski czy twórczy był szalenie intelektualny. Żeby zacząć pisać, to musisz tam sobie pomyśleć, dokąd zmierzasz i w ogóle, czy ten tekst jakby zrewolucjonizuje literaturę. To nie o to chodzi, tylko rzeczywiście to musi być plan. Jak stolarz zakłada, zaczyna robić stół, no to też musi mieć plan. Nie może wziąć deski tak, tak, tak i no wiesz, musi wiedzieć, że to będzie blat, to będą cztery nogi. Nie wiem, co tam jeszcze trzeba do tego stołu robić. W każdym razie pisanie jest jak robienie stołu. To nie jest jakaś wielka, mamy strasznie postromantyczne jakieś takie wizje, o których Maria Janion pisała, że to jest jakaś taka mgła romantyczna, która Polskę otacza. Ona mówiła to jakby bardziej w kontekście polityczno-społecznym, ale mam wrażenie, że ten takie postromantyczne mity zawsze jakby włączają się, kiedy myślimy właśnie o twórcach. Że to jest ten zamyślony Adam Mickiewicz w jakimś takim pelerynie, który tam pawim piórem na papierze czerpanym swoje strofy wali, albo właśnie, nie wiem, kawiarnia ziemiańska, bo jesteśmy przy takim stoliku, no i tam Tuwim ze Słonimskim, którzy wymieniają się ostatnimi wierszami albo piszą je na serwetkach kawiarnianych. No okej, okay, ale generalnie to jest po prostu robota, więc no, można mieć wenę twórczą albo jakieś natchnienia, ale generalnie najczęściej ludzie tego nie mają. I na to nie można czekać, na tego typu elementy. No dobra, to porozmawiam jeszcze konkretnie o jednej rzeczy, która mnie bardzo interesuje. To jak u Ciebie wygląda proces, no, pozwól, użyję słowa, urodzenia pomysłu na książkę. Czy to jest tak, podaj mi jakieś trzy przykłady Twoich trzech książek. Jak się zaczęło to, że, nie wiem, koleżanka coś mówiła i załapałaś w locie, bardzo ciekawa historia, to ja pójdę za tym. Albo Twój tata kiedyś coś opowiadał i dopiero po 5 latach stwierdziłaś, kurczę, już tyle razy mi to opowiadał, a to może być ciekawe. Jak to się zaczyna? Bardzo różnie. W przypadku powieści Jolanta zaczęło się od tego, że zobaczyłam z okna mieszkania koleżanki komin elektrociepłowni Żerań, czyli po drugiej stronie Wisły niż ta, na której ja mieszkam. I on po prostu był, no jak to komin, nie to, że wysoki, na tle nieba, to jeszcze jakiś taki co jakiś czas żarzący się bardzo podejrzanymi światłami. I ja sobie wyobraziłam, że tam po prostu musi ktoś mieszkać, albo że to są jakieś, nie wiem, znaki, które są tajemne. I od razu zaczęłam po prostu uruchamiać wyobraźnię, aż w końcu powstała opowieść o dziewczynie, która mieszka niedaleko tego komina i jakby patrzy na niego przez całe życie. I potem w ogóle tak naprawdę powieść rozwinęła się w zupełnie inne rewiry. W przypadku powieści Smutek cinkciarza zaczęło się od tego, że ja całe życie słuchałam opowieści mojego ojca o dancingach i w ogóle był muzykiem, perkusistą, więc jakby jeździł na trasy, grał po dancingach warszawskich, miał oczywiście w związku z tym mnóstwo opowieści, większość jakby ich opierała się o tym, że ktoś się nawalił i coś zrobił. No i opowieści mojej babci, która jeździła na wycieczki w latach 80. i tam na zasadzie tanio kupisz, drogo sprzedaż. I te wszystkie takie opowieści jakby rodowe, pomyślałam sobie, że one są po prostu tak śmieszne i po prostu to są takie już gotowe anegdoty, że bardzo chcę je zmieścić w książce. A że równocześnie dostałam taką jakby zaproszenie z wydawnictwa, żeby zająć się zbrodnią, która została popełniona w Sopocie na cinkciarzu właśnie w połowie lat 80., to pomyślałam sobie, że ja to wszystko połączę. No i tak to się zaczęło. W przypadku Cwaniar chodziłam po Mokotowie i wydawało mi się, że właśnie jestem jedną z takich super lasek, dresiar, które tam po prostu nie boją się nikogo. I zaczęłam się w to wczuwać i wymyśliłam sobie, że to musiałby być cały gang takich dziewczyn, ale żeby każda była jakby różnorodna, żeby każda była z innej też jakby grupy społecznej. No i tak narodził się pomysł Cwaniar. Mogłabym wymieniać długo. Kieszonkowy Atlas Kobiet, mój debiut pisarski, rozpoczął się od tego, że wtedy mieszkaliśmy na warszawskiej Ochocie, też mocno jakby związanej historycznie z powstaniem i wojną. I ja miałam wtedy małe dziecko i w wózku po prostu chodziłam na spacery, zaglądałam ludziom w okna i wymyślałam sobie, co tam mogłoby się u nich zadziać. I tak powstała historia jednej z kamienic na ulicy Opaczewskiej. Więc to naprawdę są czasem takie po prostu uruchomienia wyobraźni, ale na takim małym haczyku wiszące. Kończąc rozmowę z Sylwią, pisarką, to chciałam jeszcze poruszyć jeden temat. Skąd wiedziałaś, Smutek cinkciarza, książka, skąd wiedziałaś, że to jest dla ludzi, a nie do szuflady? Dużo ludzi pisze książki,
Ale umówmy się, niektóre są nic nie warte, im się wydają, że są fajne, nie sprzedadzą się, są różne. Gdzie to jest ten moment, kiedy trzeba zdecydować, czy to jest dla ludzi, czy to jest tylko dla mnie? Od czego to zależy? U mnie, żeby nie myśleć, że dostanę nagrodę albo że to się sprzeda. Ja nie piszę bestsellerów, piszę dość takie specyficzne książki, które są bardzo ironiczne, często niszowe. W ogóle jakby ja nie startuję w kategorii bestsellery czegokolwiek. I w ogóle myślę, że nawet bym nie umiała pisać pod bestseller. W sensie rzemieślniczo pewnie tak, ale by mnie to znudziło po 10 stronach. Ja muszę kombinować i to są te moje światy, jakby ja się ich nie boję, chociaż wydaje mi się, że jakby z czasem ja się coraz bardziej jakoś jak właśnie otwieram na to, żeby się nie bać tego, co ludzie powiedzą, bo to jest też druga rzecz. Nie piszesz z taką opcją, że myślisz o tym, co ludzie powiedzą i co będzie w związku z tym, jak to będzie odebrane. To na pewno jest tak, żeby się nie jakby napzdyczyć na samym początku, że teraz oto właśnie dzieło życia. Miałam tak na przykład z doktoratem, nad którym przecież jako dysertacja pracuje się kilka lat. Ja wiedziałam, że zrobię wszystko, żeby zrobić go tak dobrze, jak go umiem, ale tak dobrze, jak go umiem, żyjąc tak, jak żyję. Nie czekając, aż na emeryturze go napiszę, bo będę miała więcej czasu. Nie, jakby tutaj teraz, robiąc to i to, robiłam jednocześnie wnikliwe badania, dałam z siebie wszystko. Wiedziałam równocześnie, że to nie zrewolucjonizuje polskiej nauki, ale że to będzie porządny, dobry doktorat. I taki jest. Wyszedł jako zresztą książka w wydawnictwie Ossolineum. Podoba się, więc jakby został ten cel osiągnięty, ale nie napompowywałam się, że oto teraz ja mam wam do przekazania coś, czego nie słyszeliście. No prawdopodobnie nie. Natomiast moja perspektywa może wydać się wam ciekawa i zachęcam. Wydajesz się być osobą bardzo świadomą tego, co robisz, w którą stronę idziesz i pozwól, że nazwę to łączysz kropki z przeszłości, też przestawiasz te szachy, mówisz, ja w ogóle gram w szachy, w sensie przenośnie, wiem, co będzie za chwilę, wiem, co chcę zrobić za chwilę, wiem, jak przestawić te pionki, żeby to się w miarę ułożyło, jestem ten doer, ja potrafię robić różne rzeczy, tak? Jesteś mentorem? Możesz tak o sobie powiedzieć? Masz mentora? Druga część pytania. Byłam kilka razy w takiej funkcji mentorskiej. Często jestem nazywana też inspiracją dla wielu osób, ale zwykle ona opiera się na tym, co ja, jakby, kim ja jestem tak naprawdę, co robię w życiu ogólnie, a nie w jakichś konkretnych elementach. Oprócz tego, że po prostu jestem też panią nauczycielką, po prostu przekazując wiedzę. A moimi mentorami, a raczej mentorkami, oczywiście na drodze życiowej było kilka takich bardzo ważnych osób. Od nieżyjącej już poetki dla dzieci Danuty Wawiłow, która prowadziła klub ludzi artystycznie niewyżytych w ramach jej takiej kolumny w Filipince, też nieistniejącym już piśmie dla nastoletnich dziewczyn. Dziewczyn i chłopców też, ale mi się wydaje, że bardziej jednak to były dziewczyny. I Danka prowadziła taki klub, ja do niego trafiłam mając lat 15, jakby tam dostałam mnóstwo informacji, poznałam wspaniałych ludzi, rozwinęłam się twórczo, w ogóle jakby jako osoba, która chciała wtedy w ogóle zacząć cokolwiek robić twórczego. Potem to oczywiście była moja profesor Małgorzata Szpakowska na studiach i potem studiach doktoranckich, ale to było też pełno osób, które poznawałam po drodze i one na takich pewnych etapach były po prostu dla mnie rzeczywiście tymi, które mnie prowadziły. Nie wiem, na ile jakby słowo autorytet może jest mi bliższe niż mentorka. Ja bardzo też lubię słowo liderka, co jest czymś trochę innym, ale bardziej się kojarzy i łączy według mnie z konkretnym działaniem. Byłam też liderką przez długi czas, właśnie prowadząc Fundację Mama, ale też animując w ogóle życie młodych mam na różnych bardzo poziomach. Długo by o tym rozmawiać, jakby jak ja te definicje postrzegam, ale za każdym razem postrzegam je jako ciężką robotę, bardziej niż jako, patrzcie, to ja, mentorka. I jako w dużej mierze też taki element dawania siebie innym osobom. Więc jakby wracając do tego stwierdzenia, że jestem introwertyczna, ja mogę bardzo dużo dać, ale potem po prostu muszę też zniknąć. I pisanie, czy tworzenie, czy nawet wyklejanie kolaży, czy nawet robienie swojego podcastu, to są właśnie te wszystkie momenty, kiedy ja jestem sama ze sobą i to jest dla mnie najmilszy sposób odpoczywania. Mam jeszcze takie pytanie, które dosyć często wychodzi w ogóle przy sesjach mentoringowych. Kwestia zmiany charakteru, kwestia zmiany swojej umiejętności nie jest tylko takim, wydaje mi się, prostym pytaniem, żeby powiedzieć, no o czym się różni Sylwia 18-letnia od tej dzisiejszej, ale bardziej mi chodzi o to, jak ta Sylwia się zmieniła.
Czy mogłabyś to skomentować i na przykład powiedzieć mi, czy masz taką cechę albo umiejętność, której z rozmysłem się starasz pozbyć, albo udało ci się pozbyć, bo wiesz, że ci będzie przeszkadzała w kontakcie z ludźmi, czy takie rzeczy, albo odwrotnie, wiesz, musiałam się nauczyć czegoś tam, bo bym zginęła bez takiej umiejętności, nie doceniałam jej kiedyś, a dzisiaj bez tego w ogóle nie wychodzę z domu. Porozmawiajmy o tych zmianach, umiejętności i charakteru. Myślę, że w moim przypadku dużo dała terapia, którą przechodziłam kilka razy i która dała mi możliwość opanowania takiego rozedrgania wewnętrznego, takiego właśnie jednak skupienia się, czasami też asertywnego odmawiania, bo naprawdę nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, nauczenia się stawiania granic, nauczenia się mówienia, bo czasem to moje skorupostwo, wbrew pozorom, że ja taka na zewnątrz jestem, to jednak uniemożliwia prawdziwą, taką bardzo głęboką komunikację z drugim człowiekiem. Jako ateistka mam życie duchowe. Moim życiem duchowym jest sztuka, jest kultura, więc kiedy przez długi czas nie można korzystać z teatrów, kin czy galerii, ja naprawdę to bardzo odczuwam, bo to tam znajdowałam po prostu taki element duchowy mojego życia. Ale też dużo mi robi taka pokora tego, że nie zawsze jest tak, że ja zrobię to najlepiej i nie zawsze ja przez to, że robię to najszybciej, to jest to najlepsze rozwiązanie. To jest coś, czego chciałabym się pozbyć, takie poczucie, i zarazem jest coś, nad czym bardzo trudno mi jest panować, bo jestem raptuską i jak już coś sobie wymyślę, to muszę mieć to tutaj, teraz, w sekundę. Nie wiem, wczoraj wymyśliłam pomysł na książkę, której ja akurat nie będę pisała, ale chciałabym ją redagować i po prostu wracałam, wymyśliłam to, przyszłam do domu, napisałam maila do wydawczyni, być może coś z tego wyjdzie, więc w ogóle super. Ale ja nawet jakby, tak jak się to mówi, prześpi się z tym problemem. W ogóle nie ma mowy, ja muszę już, więc czasem to jest świetne, a czasem mogłabym naprawdę poczekać, więc to jest taki moment i właściwie cecha do bycia raptuską, której się mocno przyglądam i muszę ją mocno kontrolować, bo czasami jakby naprawdę się zapędzam i w ogóle już tam po prostu nie patrzę, co się dzieje wokół, tylko lecę. No tak, to są też takie ważne rzeczy, które myślę, że mnie, że po latach się jakby tego nauczyłam, ale w dużej mierze patrząc na siebie lat tam, nie wiem, 15 i patrząc na siebie teraz lat 42, ja się tak bardzo nie zmieniłam. W sensie zmieniłam się bardzo i mnie na takich bardzo podstawowych rzeczach. Pomijając to, że mam nadal kolorowe włosy, ale i przybyło mi tatuaży, natomiast słucham tej samej muzyki. Jakby najbardziej lubię czytać i pisać, nie zmieniło się to nic. Nie wiem, wycinam sobie właśnie kolaże i jak patrzę na swoje zdjęcia z mojego pokoju dziecinnego czy takiego nastolatkowego, no to niewiele się to zmieniło z tym, co mam teraz. Więc jakby są pewne rzeczy, które są stałe w moim życiu, ale rzeczywiście ten rozwój duchowy, taki właśnie rozumiany, jako głębokie zastanawianie się nad tym, co się dzieje, ale też zarządzanie własną energią i jakby bardzo świadome czasem wybory tego, że jestem w stanie, nie wiem, stracić na przykład finansowo, ale nie stracić mojej energii na toksyczny kontakt z jakąś osobą. Zrezygnować, nie wiem, z mojego spełnienia marzenia, po to, żeby właśnie nie psuć sobie energii, żeby nie denerwować się. W ogóle świadomość tego, że najbardziej jakby nie chcę konfliktów, bo się nie nadaje do tego i nie jestem osobą, która jakby dobrze czuje się w sytuacjach konfliktowych, więc unikanie ich, jednocześnie nie robienie sobie krzywdy w tym, co jest jakby czasem takim tańcem pingwina na szkle, nie zawsze się udaje, ale przynajmniej wiem, w którą stronę mam iść, więc to są te ważne lekcje, których no umiałam się oczywiście na własnym doświadczeniu, no bo no niestety inaczej się tego nie nauczymy. Drodzy Państwo, ostatnie pytanie, słynne, którym kończymy większość tych wywiadów, w zasadzie wszystkie. Czego możemy nauczyć się od Sylwii Hutnik? Mogę Was nauczyć, jak ogarniać kalendarz, żeby robić wiele rzeczy. Mogę Was nauczyć tego, jak iść do sklepu i przy okazji zobaczyć trzy piękne rzeczy i spotkać dwie super osoby i mieć życie towarzyskie w warzywniaku. Mogę Was nauczyć tego, jak w sytuacjach bardzo ciężkich psychicznie jednak się próbować z nich wydostać, desperacko czasem, ale jednak nie zatonąć, no bo przecież tyle lat i nie zatonęłam. Tak, myślę, że to dużo.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.